Kryzys wieku średniego po francusku, Level Hard, o nowej francuskiej komedii. Porozmawiamy już za chwilę. Rock and Roll, tytuł oryginalny, tytuł jak najbardziej francuski, prawda? Tytuł polski, Facet do wymiany. Jeden i drugi tytuł do wyboru do koloru, niewiele mówiąc o filmie. A być może oba te tytuły do wymiany właściwie. No nie są idealne na pewno, rzeczywiście. No, tytuł francuski oddaje być może ten klimat, za którym tęskni bohater. I ten klimat rock'n'rollowy jest oczywiście w filmie obecny, o nim pewnie jeszcze powiemy później. Tytuł polski pozwoli, że się nie będziemy nad nim pochylać, bo on nie do końca oddaje. Facet do wymiany prostacki to taki jakby prostacki. No tak. Wiadomo niby o co chodzi, ale nie do końca jest taki trafiony. No tak, ale tak jak sam powiedziałeś, facet, czyli główny bohater, dąży do tego, żeby być dalej rock'n'rollowcem. To znaczy dąży za odchodzącą młodością, swoją młodością. Tak? Nadal chce być piękny, młody i nie za bardzo zgadza się z tym, żeby mieć 40 parę lat. Tak, tylko że ten facet tylko, nie jest takim zwyczajnym sobie facetem everymanem po prostu. Tak, tylko dodajmy jeszcze, że jeżeli on tęskni za rock'n'rollem, bo wtedy uważa, że jak będzie rock'n'rollowcem, to będzie młody, to już świadczy o tym, że jest nie z tej epoki. No to prawda, a to nie jest taki sobie zwyczajny facet, zaznaczmy to od razu. To jest gwiazdor. To jest gwiazdor, to jest jeden z takich bardziej topowych aktorów francuskich, który ma naprawdę duże, ważne role za sobą i nazywa się Guillaume Canet. A żeby było ciekawiej, to Guillaume Canet jest reżyserem tego filmu i Guillaume Canet gra Guillaume'a Canet. No pewnie tak, znaczy trochę gra, oczywiście trochę nie gra, bo jasne, że to jest gra z pewną postacią, trochę autoironiczna, ale trochę pewnie też gra ze swoim wizerunkiem. No to jest oczywiście już są pytania, na ile jest to wiarygodny portret. Na pewno nie, ale może coś przemyca, prawda? Tutaj. Ja myślę, że jeszcze większą radochę z oglądania mają Francuzi, bo rzeczywiście tam wszyscy, którzy grają w tym filmie, grają siebie. Mhm. Jest oczywiście partnerka Caneta, czyli Marion Cotillard. Tak, i ona też jest partnerką w życiu. Mhm. No znana pewnie on doskonale, choćby z filmu Niczego nie żałuję, czyli z tej słynnej roli Edith Piaf. Niespodzianka gra tam wielką gwiazdę francuskiego kina, która też gra w kinie hollywoodzkim. Czyli jesteśmy w domu. Ale mam do czynienia z komedią oczywiście, to już wiemy. Natomiast czy to jest komedia, która ma właśnie ileś tam odcienie tego komizmu? Znaczy z jednej strony jest taki trochę francuski odcień, czy w tym sensie, że takie są dialogi trochę zniuansowane, trochę niedopowiedzenia i tak dalej. Czasami jest to taki zbliżający się do poziomu rynsztoku. To prawda, bo jest tam takie gagi trochę takie prostackie, jednak takie nie do końca już kojarzące z kinem francuskim. Typowym, ale takim też, bardziej młodzieżowym. Tak, ale z drugiej strony właśnie, ale coś jest też takiego, że ten film może, czy też ten komiks tego filmu nie do wszystkich może trafić, dlatego że jest czasami taki hermetyczny, bardzo taki absurdalny, rzeczywiście tutaj taki bardzo przerysowany, to też nie do wszystkich może trafić, także no, to od razu uprzedźmy. No jeszcze też uprzedzamy, że zwiastun tego filmu kompletnie nie oddaje tego filmu, tak jak i tytuł, więc to może jest jakiś bardzo ciekawy zabieg. Tak, to można by dobrze, tak. Znaczy w tym sensie, że jest jakaś zmyła, tak? Znaczy, Wy widzicie te fragmenty, które pokazujemy z tego filmu, czyli to co jest w zwiastunie. Natomiast to kompletnie nie pasuje do tego, co widzicie na ekranie i nie oddaje kompletnie treści. To jest komedia, która oczywiście przede wszystkim ma wyłącznie śmieszyć i tak dalej. Jest tam oczywiście wszystkie te, jak powiedzieliśmy wcześniej, jakieś tam komizmy sytuacyjne i tak dalej, absurdy i gagi. Ale to jest rzecz, która właśnie ma w sobie taki element goryczy, tak? Pewnej jednak refleksji, zadumy nad kryzysem faceta w pewnym wieku, prawda? No tak, ja bym nie robił z tego smutnego filmu i zadumy. Dla mnie to raczej jest bardziej przymrużeniem oka żenady. Żenady, tak, oczywiście. Ale w sensie takim, że jest to taka gorzka, trochę taka satyra na kolesia, który rzeczywiście nie może się pogodzić ze swoim wiekiem. Ale wiesz co, ja zaryzykuję stwierdzenie a propos żenady i gorzkiej satyry, to jest, mam wrażenie, że też w zależności od wieku różnie będziemy do tego filmu podchodzili. To prawda. My podchodzimy, my mówimy, że jest to żenada, my mówimy, że jest to że to jest gorzkie. Może też dlatego, że jesteśmy mniej więcej w wieku głównego bohatera. Gdyby to oglądali 20-latkowie, to by się śmiali, co te dziadki wyprawiają, a gdyby to oglądali 60-latkowie, to podejrzewam, że pokiwają smutnie głową. Młodym przewraca się w głowie. No tak, tutaj mamy rzeczywiście, może pomimo, że jesteśmy w tym wieku, w którym jesteśmy i jesteśmy rówieśnikami niemal. No, widzę, że masz taką dzisiaj wygładzoną cerę. Tak, tego naszego, tego tutaj bohatera Caneta. To jednak myślę, że ten jego taki bardzo kryzys wieku, który przechodzi taki bardzo po bandzie, że tak powiem, rzeczywiście taki ekstremalny mocno, wydaje mi się jednak trochę odległy, bo to jest rzeczywiście już taka karykatura trochę. No chociaż jakbyśmy, nie chcę tutaj być
za bardzo odbierany za jakąś postać seksistowską, ale gdybyśmy przełożyli głównego bohatera, znaczy zmienili mu płeć, to trochę częściej mniej byśmy uważali, że to jest po bandzie. No tak, w każdym razie tutaj rzeczywiście te eksperymenty z wyglądem, eksperymenty tutaj z właśnie ta siłownia, tutaj kurtka skórzana, to wszystko. No i ja myślę, że w ogóle chyba można też popatrzeć na ten film w ogóle szerzej, prawda? Czy jakoś tam troszkę głębiej pomimo. No i te spotkania, co zrobić, żeby być dalej rock'n'rollowcem, nawet mając 60 lat, czyli spotkania z osobą też grającą samą siebie, czyli Johnny Holiday. No tak. Właśnie, ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że pomimo, znaczy to nie jest tylko o kryzysie chyba wieku średniego, ale też chyba trochę też o naszych czasach w ogóle, znaczy w tym sensie, że jednak no, mamy tutaj pewien model taki popkulturowy, czyli taki właśnie kult młodości, kult ciała i myślę, że to jest jednak no, w pewnym sensie, zwłaszcza aktor, topowy aktor i tak dalej, może stać się ofiarą takiego kultu chyba najszybciej. Także to jest pewnie trochę też o tym ten film. No i trochę też satyra na Stany i na ten kult, który tam jest oczywiście. To prawda też. Nie będziemy mówili, zakończenie tego filmu jest też mega po francusku, tak? To jest zupełnie... No zaskakujące. Zaskakujące. Tak. Facet do wymiany w takim razie, Guillaume Canet, a ten film już jest w kinach. Więc serdecznie polecamy i nie zreszcie się tytułem, a także polecamy pozostałe nasze rozmowy na kanale Kino w Tubce. Żeby to zrobić, a żeby być na bieżąco z nami, to zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału. To jest bardzo proste, wystarczy nacisnąć ten oto tutaj przycisk. Do następnego razu. Cześć.